Pan, samochodzik i arkanoego. Rozdział XVI. Niebo nad nami było cudownie wygwieżdżone. Wielbłąd idąc potwornie kołysał, bił od niego silny zapach zwierzęcia. Woni przywodziła mi, ma myśl obory pełną krów, może nawet zbyt pełną. No i jak wam się jedzie? Zapytałem, towarzyszy. Trzęsie, jęknął szef, ale na szczęście idzie tam, gdzie go kieruje. A dokąd jedziemy? W stronę małego araratu, machnąłem ręką. Ośnieżony szczyt leżący jakieś dwadzieścia kilometrów od nas liśnił cudownym blaskiem. Okrążymy górę od południa i wyjedziemy od razu na łagodniejsze zbocza. Nigdy w życiu nie kradłem wielbłądów, powiedział Jacek. Co oni pili? Bimber z kartofli, wyjaśniłem. Sami widzicie, jak zdradliwy jest alkohol. Właśnie tracą osiemdziesiąt tysięcy dolarów. Nie licząc czterech wielbłądów, siodeł i honoru. Mogliśmy na tym zarobić porywając admana. Był zalany w trupa, ale to trochę ryzykowne. A co do kradzieży wielbłądów, to u większości plemion koczujących dają za to kulkę w głowę, więc lepiej nie nabieraj wprawy. Widząc, że oswoili się już z jazdą, popędziłem swego wierzchowca. Ruszyliśmy szybciej. Góry powoli zbliżały się. Wreszcie teren zaczął się wznosić. Odnaleźliśmy trakt ubity tysiącami wielbłądzich racic, biegnący w interesującym nas kierunku. Wyjechaliśmy na spore wzniesienie. Obejrzałem się i podniosłem lornetkę do oczu. Odnalazłem wioskę. Przypatrzyłem się uważniej. Między domami biegali ludzie. Zorientowali się, że nas nie ma, powiedziałem cicho. Teraz nie wolno nam się zatrzymywać. Zarżną swoje wielbłądy, byle tylko nas dogonić. Zostało im chyba sześć zwierząt. Starałem się wybrać dla nas najlepsze, ale nie jestem znawcą. Mamy sporą przewagę, ale mogą zechcieć gonić nas do skutku. Z pewnością są uzbrojeni i granica ich nie zatrzyma. Może to zrobi turecka armia, mruknął pan Tomasz. Tylko trzeba się dostać do Turcji. Ruszyliśmy szybciej. Po dwóch godzinach usłyszałem odległy jeszcze ten pogoni. Podałem pistolet panu Tomaszowi. Odbezpieczony, powiedziałem cicho. Rozumiem, odpowiedział. Drugi chciał wziąć Jacek. W twoim wieku strzelać do ludzi? Ostudziłem go. Ale będę celował w wielbłądy. Dałem mu pistolet. Sam odbezpieczyłem karabin. Gnaliśmy bardzo szybko, a posłuszne zwierzęta niosły nas na swoich grzbietach. Szlak zakręcał ku południowi. Zamyśliłem się. Młodzież odjechała daleko do przodu. Zrównałem się z wielbłądem pana samochodzika. Jedźcie, rozkazałem. Zostanę i zatrzymam ich. Szef popatrzył mi w oczy. Pawle, panie Tomaszu, poznanie pana było dla mnie prawdziwą przyjemnością. Może się jakoś wywinę. Trudniej wytropić jednego człowieka niż czwórkę. Dogonią nas najdalej za dwadzieścia minut. Kiwnął głową i chciał oddać mi pistolet. Nie wiem, jak wygląda wasza droga. Może się przydać, powiedziałem. Miał w oczach łzy. Podałem mu zegarek. Gdyby coś się stało, proszę go przekazać mojemu bratu. Pewnie za dwa tygodnie zamelduje się w Warszawie. Jeśli po miesiącu nie wrócę. Będziemy cię opłakiwać. Powiedział. Wzruszenie ścisnęło mi gardło. Masz wrócić, Pawle, powiedział surowo. Bez ciebie faceci w rodzaju Jerzego Batury rozprawią się z naszym ministerstwem, zanim zdążymy się obejrzeć. Musisz mi pomóc szukać siatki wewnątrz instytucji. Obiecaj mi, że wrócisz. Obiecuję. Uścisnęliśmy sobie dłonie i szef odjechał. Zeskoczyłem z wielbłąda i puściłem go wolno. Sam położyłem się wygodnie na sporej skałce nad drogą. Przełączyłem automat na strzelanie pojedyncze. Pierwszy wielbłąd ukazał się po dziesięciu minutach. Wystrzeliłem i udało mi się go spłoszyć. Siedzący na nim spadł na ziemię i zawył. Wierzchowiec tymczasem zniknął w ciemności. Po chwili nadjechał kolejny. Wielbłąd trafiony w drewnianą kulbakę siodła zakwiczał i poniósł. Jeździec wylądował na ziemi. Chyba złamał sobie nogę. Trzeciego nie zdołałem dobrze trafić. Zwierzę ugodzone w pierś padło martwe. Zrobiło mi się przykrostego powodu. Po chwili nadjechał czwarty jeździec. Jego wielbłąda trafiłem w nogę. Wszyscy czterej zalegli w rowie po drugiej stronie traktu i zasypali mnie gradem kół. W kilka minut później nadjechała rozklekotana ciężarówka, a na niej kilku ludzi ziejących chyba rządzą natychmiastowej zemsty, jadąc strzelali bowiem na wiwat. Trafiłem w oponę i pojazd zatrzymał się. Z ciężarówki zeskoczył Adman i mocno pijanym głosem zaczął wydawać rozkazy. Po chwili kilku co bardziej przytomnych wycelowało broń w kierunku mojej skałki. Przywarłem do niej ciasno i przez kilka minut słuchałem gwizdu kół przelatujących mi nad głową. Wyjrzałem ostrożnie, gdy przerwali ostrzał. Dwaj zmieniali magazynki, pozostali kłócili się z admanem, pokazując na trakt. Najwyraźniej chcieli podjąć pościg. Jeden z nich odkręcał właśnie przestrzelone koło pojazdu zapewne po to, żeby je wymienić. Przeliczyłem pozostałe naboje. Po czym posłałem jedną cenną kulę w silnik pojazdu. Sądząc po odgłosie, trafiłem w chłodnicę. Dobiegła mnie straszliwa wiązanka przekleństw, a potem nastąpiła kanonada. Gdy ucichła, przeczołgałem się spory kawałek i wyjrzałem. Przykowali się do wymarszu. Jeden z nich oglądał postrzelone wielbłądy i biadał nad nimi. Daniec, wrzasnął Adman, nie uda się wam. Precz z komuną. Wrzasnąłem i wystrzeliłem, zmuszając go do schowania się w rowie: Poddajcie się, darujemy wam życie! krzyknął. Myślał, że jesteśmy tu wszyscy razem. Spadaj, pisnąłem, naśladując głos Zosi. Paweł, wpłyń na nich krzyknął Adman Nie chcemy rozlewu krwi Poddajcie się, to zabierzemy was do wioski weźmiemy za was tylko dwadzieścia tysięcy nic wam się nie stanie. Za dwa tygodnie będziecie w domu. Czekaj, zawołałem. Daj nam z pół godziny na naradę. 10 minut. 25. Byłem nieustępliwy. 15. Zaproponował. 20. Dobrze. Niech będzie. 20 minut. W ciągu dwudziestu minut pan Tomasz i młodzi oddalą się o kolejne trzy lub cztery kilometry. Doliczając wymianę ognia, która trwała dobry kwadrans mają szansę znaleźć się nawet osiem kilometrów stąd. Mało, mało. Odczekałem dwadzieścia minut. I co? Zawołał Adman. Pogrubiłem nieco głos udając szefa. Mówi pan samochodzik, huknąłem. Uważam, że pan kłamie. Za kradzież lub zabicie wielbłąda grozi wśród ludów koczowniczych kara śmierci. Chcemy mieć gwarancję bezpieczeństwa dla mojego przyjaciela. Naradzali się kilka chwil, słyszałem podniecony głos Admana, ale nie rozumiałem po kurdyjsku. Cóż, tak to jest, jeśli człowiek nie uczy się obcych języków. Gwarantujemy wam pełne bezpieczeństwo. Paweł jako sprawca kradzieży zostanie wychłostany w obecności wszystkich mieszkańców wioski, a właścicielowi ukradzionych zwierząt musi oddać złoty zegarek, zaproponował Adman. Popatrzyłem na swój czasomierz 40 minut. Zgubiłem zegarek, zawołałem swoim głosem. Czy właściciel nie zgodziłby się na inne odszkodowanie? Rozgorzała dyskusja. Ktoś. Zapewne właściciel wielbłąda wrzeszczał coś gardłowym głosem. Daniec, on zgadza się przyjąć jako odszkodowanie pięćset dolarów, jeśli pozostałym wielbłądom nic się nie stało. Są bezpieczne, odpowiedziałem. Nie podoba mi się ta chłosta, czy nie dałoby się jej uniknąć za dopłatą? Naradzali się burzliwie. Pawle, nie da rady, odezwał się Adman. Oni i tak poszli na duże ustępstwo, bo chcieli ci odrąbać rękę. Wesoły naród, ale sam bym tak zrobił, pomyślałem. Dlaczego? Zdziwiłem się. Gdyby tradycja nie była podtrzymywana, wkrótce przepadłaby, a nasz naród razem z nią, odpowiedział. Prawa stepu są surowe, ale sprawiedliwe. Spojrzałem na zegarek. Prawie godzina. W tym momencie wybuchły wrzaski koło drogi. Przegapiłem dwóch bardziej trzeźwych, którzy w świetle latarki badali odciski wielbłądzi racic. Daniec, zawoła ładman. Słucham cię, słucham. Oni uciekli, a mieli czekać, aż będziecie ich chłostać albo obcinać im ręce? Już ich nie złapiecie. Nie macie wielbłądów, nie macie ciężarówki. Choćby na piechotę, zawoła ładman. Znamy tu ścieżki na skróty. Kilku bojowników wylazło z rowu na drogę. Na czele grupy, która pragnęła gonić pana Tomasza choćby na piechotę, stanął wysoki chudzielec obwieszony malowniczo taśmami do CKM. Wyglądał jak z kiepskiego filmu przygodowego. Wrażenie to potęgował fakt, że nigdzie nie widziałem karabinu, do którego mógłby te taśmy zaczepić. Aby zniechęcić ich do pościgu wystrzeliłem trafiając prowody Rawudo. Wywalił się na Ziemię, krwawiąc i złożecząc. Znowu posypały się kule, ale tym razem strzelali już dużo oszczędniej. Widocznie amunicja im się wyczerpywała. Pochowali się za to do rowu. Czekaliśmy. Każda minuta zwiększała szanse pana Tomasza i młodzieży. Popatrzyłem na niebo nad głową. Nieduży świetlisty punkt przesuwał się wśród gwiazd. Jakiś sztuczny satelita. A potem nisko nad horyzontem spostrzegłem jasną plamkę, która zbliżała się w naszą stronę, jak wściekła pszczółka. Po chwili usłyszałem brzęczenie. Helikopter. Moi przeciwnicy też go dostrzegli. Piloci włączyli szperacz i po chwili wymacali ciężarówkę. Odpalili rakietę, która rozniosła samochód na strzępy. Postanowiłem opuścić to miejsce. Maszerowałem naprzód, a znalazłszy wąską ścieżkę, zacząłem wspinać się do góry. Tropili mnie od świtu. Wspinałem się właśnie wąskim żlebem, gdy zadzwoniła kula odbita od granitu. Obejrzałem się. Adman postawił na nogi chyba całą wioskę i ściągnął kilka dodatkowych oddziałów. Sylwetki widać było na graniach i w żlebach. Wszyscy wędrowali mozolnie po tę górę, wypatrując właśnie mnie. Któraś grupa posuwała się żlebem, który wybrałem. Ta część małego araratu zasadniczo nie była miejscem przeznaczonym dla alpinistów. Skała, mocno popękana, kruszyła się pod palcami. Dość nieoczekiwanie natrafiłem na trzymetrowy próg skalny. Z największym trudem zdołałem wspiąć się na górę. Wyjrzałem z za krawędzi. Dostrzegłem ich. Trzech najbardziej zawziętych wdrapywało się żlebem jakieś 150 metrów niżej. Zauważyli mnie. Jeden z nich zmęczonym gestem ściągnął karabin z pleców i wycelował. Kilka kół gwizdnęło w powietrzu. Swojego kałasznikowa wyrzuciłem już dawno, bo i tak nie miałem do niego amunicji. Stok złagodniał. Strasznie chciało mi się pić. Co kilkanaście kroków słyszałem wodę, która płynęła pod skałą. Z zaszczytu wysunęły się chmury. Pociemniało. A potem zaczął padać nieśmiały deszczyk. Wspinałem się coraz wyżej, aż wreszcie dotarłem na ścieżkę biegnącą trawersem w stronę przełęczy. Ruszyłem nią kłusem, choć płuca odmawiały posłuszeństwa w rozrzedzonym powietrzu. Chciałem zakręcić przez przełęcz w kierunku południowym, ku łagodnym stokom opadającym w dolinę, ale na przełęczy obozowała jakaś banda. Wyminąłem ją, zanim zdołali mnie zauważyć i ruszyłem znów trawersem, tym razem wokoło wielkiego araratu. Minąłem dolinkę, w której schwytano pana Tomasza i postarałem się ukryć na pociętym pęknięciami zboczu. Niebawem przestałem słyszeć głosy goniących mnie. W kilkanaście minut później opadła mgła. Białe tumany w parę chwil zupełnie ograniczyły widoczność. Usiadłem pomiędzy głazami i ciężko dyszałem. Przed oczyma wirowały mi kolorowe kółka. U, niedobrze, mruknąłem. Dziwne uczucie, że żołądek podchodzi mi do gardła. W pierwszej chwili zignorowałem. Dopiero gdy z churkotem posypały się kamienie, zrozumiałem trzęsienie ziemi. Góra drgnęła spazmatycznym ruchem. Skały pękały z trzaskiem, a wokoło potoczyły się w dół głazy wielkości samochodów. Wcisnąłem się w kąt pomiędzy dwoma blokami skalnymi które jak dotąd pozostawały nieruchome. Z góry spadło na mnie kilka kawałków kamienia. Naciągnąłem kurtkę na głowę i dodatkowo okryłem się zrolowanym pledem. W samą porę, chwilę później bowiem uderzył weń kawałek granitu o masie około kilograma. Wstrząs ustał. Wyjrzałem ostrożnie z kryjówki. Jeszcze przez parę minut dobiegał mnie łomot kamieni toczących się gdzieś w dół. Ruszyłem ścieżką. Niespodziewanie nastąpił kolejny wstrząs. Z góry posypały się kamienie wielkości domów, ale tym razem nie miałem gdzie się schronić. Pobiegłem naprzód, szukając jakiegoś osłoniętego miejsca. Niespodziewanie dostrzegłem wylot jaskini i zanurkowałem weń. Drżenie narastało. Miażdżony granit wydawał jęki. Huk kamiennej lawiny stał się ogłuszający. Położyłem się na ziemi. Jaskinia była malutka. Zapaliłem latarkę i oświetliłem jej wnętrze. Na ścianie ktoś wyskrobał w granicie wizerunek ludzkiej ręki. Pod spodem nasmarowano sadzą napis. Oświetliłem go. Tu był paczenko z Wojsławic. Zachciało mi się śmiać. Brakuje już tylko herbu hrabiego Aloizego. Mruknąłem. Oświetliłem drugą ścianę i znalazłem go. Wstrząs przewrócił mnie na ziemię. Na zewnątrz trwało istne pandemonium. Wyjrzałem ostrożnie i spostrzegłem, że pada śnieg. Góra drżała, a on padał spokojnie i równiutko. Zebrałem go ostrożnie w garść i ugasiłem dokuczliwe pragnienie. Zastanawiałem się, czy ludzie admana przeżyli. Niespodziewanie od północy uderzył wiatr. Zdjąłem kurtkę i podparłszy ją na kilku badylach stanowiących chyba w zamierzchłej przeszłości czyjeś legowisko. Zatkałem nią wylot jaskini. Zrobiło się odrobinę przytulniej. Powoli zmęczenie wzięło górę i zapadłem w sen. Obudziłem się około ósmej rano. Wyjrzałem z jaskini. W nocy spadł śnieg i bardzo się ochłodziło. Wytrzepałem kurtkę ze śniegu i wykonałem kilka wymachów ramionami, żeby trochę się rozgrzać. Wyszedłem przed jaskinię i rozejrzałem się. Trzęsień ziemi zmieniło nieznacznie obraz góry zniknęły krzaki i porosty. Wszędzie leżały świeżo oderwane kawałki granitu, pumeksu i skał magmowych. Ruszyłem naprzód ścieżką. Nieoczekiwanie doznałem wrażenia, że ktoś za mną idzie. Obejrzałem się i zobaczyłem jakiegoś kurda z automatem w pozycji gotowej do strzału. Naprzód zakomenderował po rosyjsku. Ruszyłem ostrożnie. Szedł za mną w odległości około pięciu metrów. Jeśli pojawi się jakiś żleb, rzucę się w dół i może uda mi się ukryć, zanim wystrzeli, pomyślałem. Nie zdążyłem zrealizować swojego błyskotliwego planu. Wyszedłem bowiem prosto na niewielką dolinkę. Stało w niej dwóch innych Kurdów, także z bronią gotową do strzału. Musieli mnie chyba wytropić nocą i tylko czekali, aż wyjdę z groty. Miałem ochotę zapląć. Podniosłem ręce. Paweł Daniec, mruknął jeden z nich. Wyglądał na dowódcę tej trójki. Mamy rozkaz komendanta Admana, dodał po rosyjsku. Gdzie ten drugi i dzieci? Zginęli podczas trzęsienia ziemi. Zełgałem błyskawicznie. Zabrała ich kamienna lawina. Ja szedłem z tyłu i dlatego ocalałem. Wczorajszy wstrząs kosztował życie wielu naszych ludzi, powiedział w zadumie. Niektórych nie byłoby na górze, gdyby nie musieli ciebie ścigać. Pretensje kierujcie do Admana. To on uparł się, żeby mnie uwięzić. Kurt splunął. Adman biznesmen. Bierze pieniądze za zakładników, ale niechętnie siedzieli. Teraz będzie musiał niezależnie od tego, czy weźmie. Obiecał nagrodę. Tysiąc dolarów za każdego z was. Damy półtora tysiąca, przebiłem natychmiast ofertę. Przy sobie mamy dwieście dolarów zaliczki, a resztę prześlę wam z Warszawy. Rozmówca uśmiechnął się odsłaniając pożółkłe zęby. Ech, nie warto czekać. Adman blisko, Warszawa daleko. Dwa tysiące? Zamyślił się, a potem pokręcił głową. Lepszy wróbel w garści. Ile? Nie będziemy się ciągać. Przekażę cię Admanowi. Uniósł karabin. Zaraz, zdenerwowałem się. Chcesz mnie zastrzelić? Adman powiedział: tysiąc dolarów za dańca. Żywego lub martwego? Lepiej martwego. Zamknąłem oczy. W tej chwili usłyszałem trzy wystrzały. Oczekiwałem uderzenia pocisku i bólu, ale nic takiego nie nastąpiło. Otworzyłem oczy. Dwaj kurdowie, trzymając się za przestrzelone uda, leżeli na ziemi. Trzeci ściskał postrzeloną dłoń. Karabiny rzucili. W ich oczach malowało się przerażenie. Z góry schodził mężczyzna w moim mniej więcej wieku. Był niższy ode mnie o głowę. Miał ciemne oczy i włosy oraz dość grube brwi. Od kilku dni nie znalazł widocznie czasu, aby się ogolić. Uśmiechnął się lekko. W dłoni trzymał pistolet maszynowy z celownikiem laserowym. Tak lepiej, powiedział do nich po rosyjsku. Podniósł porzucone karabiny i zrzucił je do przepaści. A teraz, kierunek Iran, biegiem marsz. Kulejąc oddalili się. Jestem guś, powiedział. To pan mnie szukał? Mówił po rosyjsku ze śpiewnym ormiańskim akcentem. Paweł Daniec, przedstawiłem się. Dziękuję za uratowanie życia. Pachniało spalonym prochem i śmiercią. Przybysz popatrzył na mnie. Jego ciemne oczy wypełniał obłęd. Drobiask, uśmiechnąłem się. Wnioskując z rozmowy, którą podsłuchałem, naraził się pan człowiekowi o nazwisku Adman Sachar. Przetrzymywał mnie jako zakładnika. I trójkę pańskich znajomych: chłopca, dziewczynkę i starszego mężczyznę w okularach. Skąd pan wie? Uśmiechnął się. Gdy dziś rano podziwiałem okolice, widziałem ich po drugiej stronie góry czekających przy szosie na autobus. Szosa biegnie dwanaście kilometrów od podnóży Araratu. Nie mógł ich Pan widzieć. Nie na tyle dobrze, żeby rozpoznać. Mam dobrą lornetkę. Na tyle dobrą, żeby ich zidentyfikować. Widziałem was wcześniej. Wsiedli i pojechali. No to są bezpieczni. Chwała Bogu. Uśmiechnął się. Oni tak. My, niestety, nie. Adman poderwał dwustu ludzi. Kilkunastu zginęło wczoraj. Reszta dyszy zemstą. W dodatku w pół godziny po tym. Jak odjechali pańscy znajomi, pojawił się na tej samej szosie oddział turecki. Co najmniej tysiące żołnierzy. Rozłożyli się obozem po tamtej stronie góry. Mają pięć helikopterów i zapewne wiele ciekawych pomysłów, co zrobić z kurdami i innymi nieproszonymi gośćmi. Pan do Arki? Pytanie całkowicie zbiło mnie z tropu. W pewnym sensie tak. Machnął ręką. Tu się nie wspina w pewnym sensie. Można wchodzić na ararat, aby zdobyć wierzchołek góry. W takim wypadku spotkalibyśmy się bliżej szczytu. Zresztą brakuje panu sprzętu wspinaczkowego. Gdzieś w oddali ktoś wystrzelił z karabinu. Można też szukać ciarki. Różni tu przychodzili. Jedni znali znaki, inni nie. Czym pan się kieruje? Był tu kiedyś jeden człowiek. Mam jego dziennik. Gusiu uśmiechnął się szeroko. Różni tu bywali. Niektórzy z nich spisali potem swoje wrażenia. Też chce pan napisać dziennik. Może tylko wspomnienia. Kiwnął poważnie głową. Pomogę panu, nie w pisaniu, w tym jestem kiepski. Dostarczę wrażeń. Zrezygnowany powlokłem się za nim przywaloną głazami ścieżką.